tutaj mamy tyle energii, co ona, naprawdę. Ja bym chciała mieć tyle energii w moim wieku. No. Miałyśmy tańczyć, a siedzimy i pijemy. To pije, ten pije. O, przepraszam, przepraszam. Ale osobą, która się najlepiej bawi, jest moja ciocia lat 68. No kochane, widocznie nie zasługujemy na to. Musiałyśmy w życiu w takim razie coś przeskrobać. No ja na pewno parę rzeczy źle zrobiłam. No, po pierwsze, to nieprawda. Po drugie, popatrz na mnie, jeszcze masz wszystko przed sobą. A teraz popatrz na mnie. Myślałam, że nic się nie zdarzy, a tu bum, chwileczkę. Mężczyźni nie są najważniejsi. Ja na przykład w życiu najlepiej się bawiłam wtedy, kiedy się właśnie ich pozbywałam. Ale poczekaj, Danusia wcale nie zrezygnowała z mężczyzn, nie? No, 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 opowiadaj. Lekarz, kolega Arka. No. I właśnie bardzo dobrze się bawią na wieczorze kawalerskim. Opowiedz, jak jest. Nie no, dziewczyny, przestańcie, przestańcie. Dopiero się rozwiodłam. Za Ewę. Żeby była szczęśliwa, bo na to zasługuje. Mamo! Mamo! Mamo!